Już nie mogłem się doczekać, kiedy w końcu odpalę grilla i będzie można zacząć przyrządzać smakołyki w ogrodzie. Na rozpoczęcie sezonu zaproponuję grillowane gruszki z konfiturą, którą przygotuję z malin oraz żurawiny. Jest to bardzo prosty sposób wykonania, ale będziemy musieli się wspomagać troszeczkę płytą w domu, także na chwileczkę będę musiał pobiec do domu, część rzeczy przygotować i dopiero później będziemy grillować. Zaczniemy od przekrojenia gruszek wzdłuż. W jednej połówce zostawiamy ogonek. Będzie to taka ładna dekoracja. Wydrążę środki z gruszek. Jeżeli gruszki są bardzo miękkie, nie musimy ich obgotowywać. Wystarczy, że zgrillujemy je przez kilka minut i one będą już miękkie. Moje gruszki są twarde, więc przygotuję taką jakby miksturę do zagotowania gruszek. Woda oraz wino. Dodam odrobinę cukru. Teraz muszę iść do kuchni, zagotować wodę z winem i obgotuję przez kilka minut moje gruszki. Zobaczcie, moje gruszki już są ładnie obgotowane. Obgotowywałem je tak około 7 minut. Już są na tyle miękkie, że mogę je wyciągnąć. Osuszę je. Już bardzo ładnie pachną. A co dopiero jak będą zgrillowane. Grill już jest wystarczająco gorący. Ułożę gruszki. Gruszki niech się nam grillują. Ja teraz przygotuję już ostatni element, który potrzebujemy do przyrządzenia gruszek. Ja dzisiaj użyję świeżych malin, ale równie dobrze można użyć malin mrożonych, bo będziemy robić sos, także nic się nam w smaku nie zmieni. Dodaję żurawinę, maliny i miód. I na chwilę pójdę do kuchni i zrobię z tego konfiturę. Konfiturka już gotowa. Zobaczcie, jaki ma piękny czerwony kolor. Ładne. Teraz w zagłębienia, które robiłem przed obgotowaniem naszych gruszek, nałożę konfiturę. Świeże malinki i kilka listków świeżej mięty. I zobaczcie, jak wygląda apetycznie. Namawiam do wypróbowania tego przepisu, bo naprawdę warto. Smacznego!